Maneczko, witajcie moi kochani, z tej strony Taxi ZRT. Witajcie w kolejnym odcineczku pogadankowym z serii z Hero Zero. No i słuchajcie, o czym dzisiaj, jak nie o 50 tysięcy widzów? No powiedzcie mi, o czym? No o czym, słuchajcie, oczywiście przedwczoraj na moim kanale wybiło aż 50 tysięcy subskrypcji, za które, słuchajcie, wszystkim dziękuję, wszystkim z osobna. Bo wiem, że słuchajcie, to wy się przyczyniliście do tego sukcesu. Zapalę światełko może, żeby mnie było lepiej widać. I słuchajcie, to nie jest tak, że ja to osiągnąłem sam, ok? Bo słuchajcie, ja wiem, że to dzięki wam, że gdyby nie wy, słuchajcie, to nie byłoby mnie tutaj, gdzie jestem. Także należy wam serdecznie podziękować, ale żeby, słuchajcie, nie wchodzić wam w dupsko, to po prostu dziękuję każdemu z osobna, po prostu i tyle. No i w dupsko nie muszę wchodzić, nawet słuchajcie, z masłem czy bez masła, kto co lubi, nieważne. A słuchajcie, będziemy mogli sobie jeszcze pogadać o czymś innym. Po pierwsze, giveaway, który jest przeze mnie organizowany. Właściwie to 5 specjałów, tak, o których była mowa. Tak, z okazji 50 tysięcy widzów Taxi postanowił zrobić dla was 5 specjałów, tak. Tak, wiem, że to głupie, wiem, że to dziwne, ale, ale tak postanowiłem zrobić. O, widzę, że oponki trzeba będzie zakupić zaraz. To ja sobie po tym zakupię jakieś oponeczki fajne, eleganckie. A tutaj przez telefon zadzwonić się będzie najlepiej opłacało chyba. No, ale no dobra, to zaraz jeszcze, jeszcze mamy czas. Generalnie słuchajcie, pierwszy specjał wjechał już w sobotę. Słuchajcie, wczoraj wjechał drugi specjał z giveawayem, tak? Z giveawayem, który słuchajcie, odbędzie się dzisiaj, czyli tego samego dnia, który wrzucam odcinek z Hero Zero o 20, a o 20.30 będzie losowanie na streamie, na moim kanale. Także poniekąd też wszystkich zapraszam, żeby nie było tak, że ktoś zaśpi. I co jeszcze? No słuchajcie, na przykład, no nie wiem, i dzisiaj wrzucę wam jeszcze jeden giveaway, słuchajcie, giveaway, które losowanie się odbędzie jutro, a jutro wam wrzucę odcinek już, słuchajcie, z ostatnim giveawayem, takim zajebistym, bo będą 3 giveawaye, wczoraj był pierwszy, dziś będzie drugi i idziemy od najgorszego do najlepszego. I słuchajcie, to co wam wrzucę pojutrze, to będzie kosa, tyle wam mogę powiedzieć. Zobaczymy jeszcze jaka. Jakaś za 100 dolarów mniej więcej pewnie coś takiego rzucę. Także no słuchajcie, szykujcie się, no będzie po prostu jazda, no. Będzie jazda i słuchajcie, nie będzie zabawy. Ja was serdecznie zapraszam na moją stronę taxizrt.pl. Oczywiście wszystko razem piszecie bez odstępów. No i elegancko, słuchajcie, bo dużo osób, słuchajcie, bardzo dużo na tą stronę osób wchodzi. Ja dostaję bardzo dużo wiadomości na mojego maila. O, dobra, czekajcie, bo widzę, że... A nie, dobra. Jeszcze jest miejsce, to dobrze. Wbijamy cały czas 30 poziom dla Charlie'ego, bo słuchajcie, będziemy musieli odświeżyć naszego zwierza. No, także dobijmy mu 30, znaczy dzisiaj nie dobiję pewnie, ale już tak jutro, załóżmy pojutrze coś ten deseń, bo ja już nawet, słuchajcie, go trzymam, gdy robię misję. Także to też jest spoko. Dobra, przejdziemy do sklepu. Posprzedajmy to, co nie jest dla nas w ogóle potrzebne. A, słuchajcie, jeśli na Steamie do Hero Zero dodają możliwość logowania się, to ja sobie kupię od razu, słuchajcie, albo jakiś secior, albo coś w ten deseń. Mi jest to potrzebne, ja będę musiał przekupić, no tak jakby od nowa. 903, nie. Tu misyjka się skończyła, elegancja, Francja. Dobra. Weźmiemy to sobie, odwirujemy. Nie, to nie sobie. Nie odwirujemy sobie tego, to sobie odwirujemy. No, siły mi aż zabrało, to w sumie nie za ciekawie. Jeśli chodzi o te kolekcje, są, słuchajcie, zarąbiste. To jest zarąbiste. Ja tutaj już 6 kolekcji odblokowałem. Brakuje mi, no, już tylko kilku. Tutaj mi brakuje Robin Hooda na przykład. Ale słuchajcie, niezła beka jest ogólnie z tego, nie? Z tego jest niezła beka. I no musicie sobie zobaczyć, o co z tym chodzi, słuchajcie, bo ja tutaj naprawdę
Zebrałem kawał do dobrych rzeczy tutaj, znaczy dodatków, bo słuchajcie, i tutaj były te i do zrobienia na przykład takie rzeczy jak treningi dostałem, jak energię, także tam poszukajcie, pogrzebcie w tym, bo warto. A ja zaraz muszę coś sprawdzić, bo nie wiem, czy chodzi o te kolekcje i czy je można po prostu uzyskać w ten sposób. Tutaj epicką mam. Epicką mam, epicka mi nie jest potrzebna. O. No właśnie, to jest problem, że ja nie mam z tych... tych niebieskich. Niestety, niestety nie mam, no szkoda. Cóż, no ale trudno się mówi. Lecimy, jaki jest plan? I generalnie wracając, słuchajcie, i będzie jeszcze jeden na koniec specjał piąty, czyli słuchajcie, ciekawostki o mnie już zdradziłem wam. Chciałem na początku tak trzymać w niepewności do samego momentu, do samego końca, ale postanowiłem, że wam powiem, bo to chyba nic wielkiego, no także możecie się szykować. Mam nadzieję, że słuchajcie, że podobają się te moje specjały, że zostawicie gdzieś tam łapeczkę pod odcineczkiem i tak dalej. No ale słuchajcie, serdecznie jeszcze raz was zapraszam na te specjały, na te giveaway'e. Nareszcie, słuchajcie, coś się udało zorganizować większego. Ja się z tego bardzo cieszę, mam nadzieję, że wy się też cieszycie. Bo ja, słuchajcie, zawsze lubię się dzielić swoim szczęściem i myślę, że jest to super opcja. No, kolejna sprawa, którą chciałem obgadać, słuchajcie, może nie tyle co obgadać. Wczoraj, słuchajcie, wrzuciłem ten specjał dopiero o godzinie 21, bo byście mi po prostu nie uwierzyli, jakbym wam opowiedział, co się stało, więc wam nie opowiem. Przepraszam, że tak waszą ciekawość teraz wzbudziłem, że to tak ujmę. No ale cóż, słuchajcie, strona cały czas jest w budowie, to znaczy, że jeśli zadajecie mi jakieś częste pytania i ja uznam, że te pytania często się powtarzają, ja je wrzucam do FAQ, czyli listy często zadawanych pytań i od razu odpowiadam na nie w FAQ, tam też możecie znaleźć odpowiedzi na wszelkie pytania, no. Także zapraszam serdecznie. Dobra, tutaj kolejny trend trzeba zrobić. Pyc. Odpalamy misyjkę. No i lecimy dalej. No i słuchajcie, jakoś to się powoli wrzuca. W ogóle słuchajcie, nie wiem czy wiecie, 50 tysięcy widzów to jest taki mój półmetek mojego marzenia, bo słuchajcie, moim marzeniem jest 100 tysięcy widzów. Wtedy słuchajcie, będzie jazda, po prostu jazda, słuchajcie, będę taki szczęśliwy, że to jest masakra. No ale wiadomo, że z tym jeszcze trzeba poczekać. Nie spieszy nam się powolutku. Mam nadzieję, że po prostu uda mi się to osiągnąć. Że to nie jest tak, że wiecie, że do tego nie dojdziemy. My nie dojdziemy, my, rodzinka ZRT, nie ma opcji, słuchajcie, nie ma opcji. Także fajnie, słuchajcie, super jest, bo to jest super uczucie. Ja generalnie, słuchajcie, 27 sierpnia jadę do Wrocławia na meetup z widzami. Ze swoją siecią partnerską, także będzie w pożądalu na legalu. Będzie, słuchajcie, jeszcze na przykład jakiś meetup, chcę zrobić jeszcze w wakacje jakiś meetup w Białymstoku dla widzów z Białegostoku. Gdzieś tam też, żeby tylko nie było za dużo osób, nie? Bo jak wejdziemy do pizzerii przykładowo w 50 typa, to nas tam, wiecie, zakatują, nie? Na śmierć. No, a tak będzie spoko, jak weźmiemy, słuchajcie, no nie wiem, jakąś tam daną liczbę osób, nie? I gdzieś tam zrobimy jakąś relację z meetupu i będzie elegancko. W ogóle, słuchajcie, jeśli też chcę zrobić takie mini luźne odcinki z, znaczy vlogi, ale na tej podstawie, że słuchajcie, na vlogach będę otwierał od was paczki od fanów, które będę dostawał. No i myślę, że to będzie ciekawy motyw na vlogi, słuchajcie, bo no załóżmy na, nie wiem, na początku każdego vloga otwieramy sobie jakieś rzeczy od fanów i myślę, że to jest ciekawa opcja. Po prostu będziemy normalnego vloga później dalej klęcić, ale na początku taki mini unboxing. Ewentualnie, no jeśli to nie wypali, to zrobimy tak, że po prostu w oddzielnych odcineczkach, że załóżmy robię, no nie wiem, unboxing paczek od fanów, tak? No i będziemy unboxować te paczki od fanów.
No i to zależy, no zależy jeszcze, bo muszę to wszystko przemyśleć, słuchajcie. Ja też cały czas teraz się staram, pracuję cały czas, żeby zmienić sklep. Żeby zmienić sklep, odchodzę od kapsela, już nie będzie mnie gdzieś tam na kapselu. A teraz przechodzę do tetris.com i zobaczymy, no, co mi przyniesie ta nasza współpraca i co mi tam zaoferują, tak? Podrapałem się przed chwilą po jajkach, sorry. No, ale to jest nieważne. No, na kanale, słuchajcie, będzie 10 odcinków 60 seconds. Później skończymy serię, nagramy coś innego. Także też nie szykujcie się, że to będzie jakaś super długa seria, ale myślę, że 10 sekund jest, 10 odcinków to jest taki optymal, to jest takie, wiecie, no spoko, pograliśmy sobie, ale wydaje mi się, że gra, no jest warta uwagi, ale nie na tyle, żeby nagrywać jeszcze więcej materiałów z niej. Po prostu ja wiem, że tam są ładne wyświetlenia, no tak, są dosyć ładne, ludzie to lubią oglądać i mnie to cieszy, bo łapki też gdzieś tam zostawiacie, ale... No wiecie, trzeba się rozwijać, trzeba nagrywać inne serie, tak, też, więc no bez przesady, nie? Dobra, pyc. Wydaje mi się, że słuchajcie, w harmonogramie na mojej stronie muszę dodać jeszcze jakby zakończone serie, bo to też będzie spoko opcja. Ludzie lubią sobie poklikać i posprawdzać, co tam już zdążyłem nagrać. Naskrobać, kurczę. Dobra, walka wygrana. Elegancko. Chusteczka. A jest, elegancko. Dobra. Tu demeczka. No i tak lecimy dalej. Dobra, o czym tu jeszcze pogadać, słuchajcie? Musimy obgadać kwestie, co wejdzie za 60 seconds, bo dostaję też dużo propozycji na maila od was, właśnie poprzez kontakt na mojej stronie. I no są to różne serie, od Team Fortress 2, chcecie na przykład powrotu Margonem, ja nie wiem, co z tym Margonem zrobić, słuchajcie, dużo osób mi pisze, dużo, że chce właśnie powrót tej serii, a ja jestem dość sceptycznie do tego nastawiony, więc no nie wiem, wasze zdrówko, kochani, wasze zdróweczko, no więc no tak jak mówię, no nie wiem, co z tym zrobić. Dopiero zobaczymy, no na przełomie tam gdzieś kilku dni i zobaczymy, co z tym zrobić, no. Ja, słuchajcie, też muszę mieć pewność, tak? Jakby na to nie patrzeć. Chcę mieć pewność, żeby, słuchajcie, żeby to było coś, co ludzie lubią. Ja, słuchajcie, też czekam na serię z Shakesa S34, gdzie będę walczył o top 1, nie top 10, top 1. Także zagramy sobie albo magiem, albo zwiadowcą. No ale do tego czasu trzeba poczekać, no aż wypuszczą tą S34. No i wtedy dopiero będziemy grać, tak? A no Playa tam się nie śpieszy za bardzo z tym S34, więc nie wiadomo, kiedy to będzie tak naprawdę. Dobra. Tutaj 4 dni elegancko. Dobra. Co tu się programuje? Jedyneczka. Pięknie. Dobra, brak miejsca w inwentarzu. Opsa. Możemy to wrzucić. Teraz odebrać nagrodę i elegancja. Dobra, nie ma na razie nic lepszego, co bym mogę dostać, niestety. No ale cóż. Jestem przyzwyczajony, że tu nic dobrego mi już nie loci za często. A szkoda, nie ukrywam, że nie. Szkoda bardzo nawet. Dobra. No i lecimy dalej, no. Ja pozdrawiam całą jeszcze swoją drużynę, bo... no słuchajcie, jest dobrze. Mamy, słuchajcie, 5 trofeum z treningami, słuchajcie. Tych trenów ja mam dziennie po 42, rozumiecie to? Po 42, czyli 20 punktów statystyk dziennie, co nie? Bo 5 dostajesz za 10, tak? Więc zajebista sprawa, powiem szczerze. No i te treny trzeba robić, nie? Bo mnie 20 statystyk kosztuje, słuchajcie, 4 miliony, nie? 4 miliony hajsu. Także no, jakby te treny są ważniejsze niż te misje. A treny trzeba robić. Uwierzcie, treny trzeba robić. Dobra, udało mi się tutaj zakończyć wszystko elegancko. Dziękujemy panu bardzo. To możemy sobie sprzedać. To też.
też. I to też, dobra. O, i skończyło się tutaj. Pięknie. Dobra. Możemy teraz rozdać cały nasz hajs, trzeba go roztwonić, słuchajcie. Pyc. Tak na każdym odcineczku będziemy sobie rozdawać ten hajs, który zdobyliśmy na ten. Na odcinku, no bo po co nam ten hajs, słuchajcie, jak nie na statystyki. Dobra. A jak stoimy z misjami? No 38% mam, no nie idzie to zbyt szybko. No ale wiecie jak to jest. Sami wiecie, o tutaj zaraz, za 2 godziny muszę jeszcze przepracować i zobaczymy, może coś uda mi się wygrać. No ale zobaczy się. Dobra. Tutaj pyc. Zaatakujemy sobie kogoś. Zaatakujmy sobie kogoś, gdzie tu jest. O. 4000. Dzięki. 44 tysiące ma honorku, także no cóż. O, udało się coś. O, 40 tysięcy honoru wbite, elegancko. No jestem, słuchajcie, na 107 pozycji wylądowałem. Dzięki, pozdrawiam serdecznie. Także udało się wbić te 40 tysięcy honorku. A nie było to zasadniczo takie trudne. Przesady. Dobra, pyc. I elegancko. Jeszcze jedną osobę sobie zaatakujemy. Dobra, jest i mamy to. No dobra, słuchajcie, kochani, zapraszam was serdecznie jeszcze raz na giveaway. Zostawcie łapeczkę w górę, jeśli odcineczek wam się podobał. Dawajcie jakieś propozycje, o czym możemy pogadać w następnych odcineczkach. No i cóż, jeśli nie macie jeszcze konta, zarejestrujcie się. Do zobaczyska w następnym odcineczku. Taxi z RT, siemanko!